Witajcie, kochani, witajcie. Mamy niedzielę, 13 sierpnia 2023. Jeszcze nie wiem, czy to pójdzie przez YouTube, czy pójdzie przez Rambo. I jako nagranie głosowe przez patrona, poziom 3. Dlaczego nie przez YouTube? No dlatego, że nie wiem, co będę channelowała, jakie wiadomości trzeba będzie wypowiedzieć. Tu nie chodzi o to, co wypada powiedzieć, bo co wypada, to od tego są dziennikarze, którzy są zatrudnieni do odpowiednich stacji, czy to demokratycznej, czy republikańskiej, czy to lewicowej, czy prawicowej. Ja jestem osobą niezależną. Wolną i niezależną. No, na ile ta nasza wolność, na tyle, ile nam pozwolą. <laughs> Jeszcze póki co. Oglądałam się, ciekawy program. Pytał dziennikarz. Generacje Z, Gen Z, czyli tych mniej więcej, od 10 do 24, 6, 7 roku życia to wiecie, to, to jest trochę płynne, ale żeby pokazać tych ludzi młodych, którzy bardzo często będą głosować po raz pierwszy i w Polsce i w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych w wyborach prezydenckich. Jedno jest pewne. Czy na 100%? Nie, nie ma niczego na 100%, ale nie chcą. Tu w Stanach ani Biden ani Trumpa. Uważają, że to jest tu i wo. Więc. Kiła czy rzeżączka? Mm -hmm. Dżuma czy cholera? Jedno do niczego i drugie. Już ci młodzi nie chcą, bo już rozumieją to, co ja Wam mówię od lat. Kreuje, Podziały ten stary system. Ludzie się kłócą nawet przy stole rodzinnym, świątecznym. Podziało wszystko. A jeszcze w dodatku widziałam w wiadomościach, że w Jordanii, gdzie mamy króla, no, weszło prawo, które popiera zamordyzm. No, nie daj Panie Boże wypowiedzieć się przeciwko ich religii. Nawet można iść do więzienia. Więc ten Pluton w koziorożcu, tak, jeszcze pokazuje, co te rządy, korporacje, te religie i tak dalej, czyli ten zamordyzm, ta kultura grupowa, to zaprogramowanie, zahipnotyzowanie, może. No, ale wiecie, tylko patrzeć, jak wejdziemy w erę wodnika. A to są ludzie. Więc ja myślę, że szykują nam się czasy coraz bardziej pełne zmian, szokujących niespodzianek, do których nie można się przygotować. No i w tym tygodniu, szczególnie i w ogóle do końca miesiąca, mamy tę energię urana. Bea! Nagle coś się dzieje. Nagle coś się staje. Tak jak ten pożar na mały Wlachajn. To jest w ogóle ciekawa sprawa, skoro już wchodzę na temat Wlachajny. Dla tych, co oglądają mnie po raz pierwszy, ja mieszkałam przez półtora roku w Wlachajnach. Okazuje się, że ten mój na Lower Honoapiliani Highway, tam gdzie ja mieszkałam, nie spaliło się. Ale wszystko inne tak. 80% Lahaina z tego paradise, z tego raju, poprzez piekło, hell, do ashes. Popioły. I teraz można snuć różne teorie, które ja już i kiedyś słyszałam. Faktem jest, że na małej jest sporo ludzi bezdomnych, bez pracy. Zdrowi ludzie. Ale jest takie powiedzenie tutaj w Stanach, mały łały. Czyli, że tam a, używa się marihuany, i że to no, oczywiście to jest ten klimat jest zawsze ciepły, jest zawsze pięknie, nie ma wilgotności. Więc, jak już być bezdomnym, to na pewno tam, tym bardziej, że jest to stan demokratyczny. Okej? Okay? A więc wspomaga. Nie mają pracy. Oj, trzeba pomóc. No i jak tu być? Po stronie lewicy czy demokratów. Jak ten pan mówi, nie będziesz mieć nic, będziesz szczęśliwy. No, ja nie zgadzam się co do tego. Ci ludzie w Lahighina mieli biznesy, pracowali. Pracowali. Tyle ludzi miało pracę, a teraz gdzie? Na pewno wróci z powrotem do Los Angeles czy do San Francisco, na mainland, jak to my mówimy. Czyli główną tą część, całą, a, cały ląd Stanów Zjednoczonych, bo nie będą mieli pracy. Tam było dużo zatrudnionych. Mieli biznesy, przepiękne galerie, przepiękne. Nie wiem dlaczego w ogóle nie mam tego. Mam nadzieję, że słyszeliście dobrze, tego mikrofonu blisko siebie. <laughs> mieli biznesy, mieli pracę, mieli piękne domy. Nie mają nic. Samochody. Wszystko spaliło się. Ludzie zostali z niczym, po całym dorobku życiowym. Nie ma do czego wracać. Popioły. Są tylko specjalne jednostki, które chodzą i patrzą, czy nie ma w tych budynkach, w tych popiołach, ofiar ludzi, zwierząt. I zaznaczają takim pomarańczowym znaczkiem, takim eksem: tu byliśmy, to już ten budynek jest sprawdzony. W tej chwili już się mówi 90 ludzi 89 czy 90 już może w tej chwili, kiedy Wam mówię, już jest nawet więcej ofiar znalezionych. A ile osób się utopiło? Ludzie ciągle szukają, nie mogą znaleźć. Więc kiedy ja mówię o energii, o energii urana, to jest właśnie to. Nie przygotujesz się. I tej energii będzie sporo, tym bardziej, że i sporo 23 stopni. To jest ten królewski, bardzo silny numer, bo także oznacza planetę uran i znak wodnika, a więc bum. Nagła zmiana, nagły szok na w tle, widzicie motyla. Zmiany, które prowadzą do transformacji. To już nie będzie to samo. Lachajnę można odbudować, i ja wierzę, że odbudują. Tyle, że to już nigdy nie będzie tą Lachajną, która była do tej pory. No, co historyczne, już już koniec, przeminęło z wiatrem. To już ten urok stary i może być nawet ładny, ale to nie będzie to samo. I właśnie to jest uran. To jest znak wodnika. To jest to, kiedy Pluton wejdzie w znak wodnika. Wszystko się zmieni. I to ludzie będą góro i węzły północnych warań. To także wojny. Bo baranem zarządza Mars. A Mars to Bóg wojny. No i skoro już o wojnie mowa, to słyszę, że dziennikarze zaczynają podróżować na Ukrainę, którzy są niezależni. I coś zacznie pewno wychodzić, że nie do końca jest prawda to, co główne źródła nadają z tej Ukrainy, co tam się dzieje i o co tam naprawdę chodzi. Ja od początku mówię: chcą wojny. Niech się przywódcy tych krajów spotkają i walczą ze sobą. Po co ludzi ciągnąć? Ja tu słyszę, że nabór do wojska. No bo już i zabrakło im żołnierzy. To mi się w ogóle nie podoba. A już na pewno tej najmłodszej generacji Z. Hmm. Oni chcą iść na wojnę? Po co? Walczyć o co i za kogo, po co na co? A o co tak naprawdę chodzi? Ciągle pytam. W tej wojnie na Ukrainie. Czy ja z tego skorzystam? Jako Amerykanka? Czy ja z tego skorzystam? Jako Polka? <laughs> to z tego skorzystam. A kto traci kosztem tych, którzy skorzystają? O co tu tak naprawdę chodzi? Nigdy nie wiedziałam. I dalej do końca nie wiem, ale jak ci niezależni dziennikarze tam jednak się przedostaną, bo to nie jest łatwe, to może dowiemy się więcej. Kto wygrywa na tej wojnie? Kto w ogóle wygrywa na wojnie? Ci, którzy produkują broń. Widzicie? Czy rozumiecie, jakie oni pieniądze zarabiają? Albo to i ci, co zainwestowali w to, co produkuje broń. I to wszystko, co z tym związane. Ten poniedziałek jest świetny na czytanie. Ja sama mam czytania właśnie w poniedziałek, ale także jest to dzień bardzo produktywny. Czyli 14 sierpnia. I także piątek. To są te dwa dni, kiedy jeżeli chcecie coś naprawdę załatwić, to jest świetny na to czas. Za to muszę powiedzieć, że 15-16. Ostrożnie, spokojnie. Za to świetny czas, żeby uwolnić się od restrykcji, zakazów, nakazów i tak dalej. No, 16 mamy ten nów Księżyca we lwie 23 stopnie 17 minut. Ogromnie ważne. Znowu energia urana. I tutaj się mogą ciekawe rzeczy dziać. Bo Mars w pannie jest w trygonie do urana w byku. Trygon świetna rzecz. Ale także jest nów księżyca w kwadracie. No księżyc w kwadracie do urana w byku. I zaraz potem nów księżyca we lwie. Więc z tego szesnastego. Tego się człowiek nie spodziewa. 23 stopnie? Wow. Może potrząsnąć. Możliwe są pożary. Możliwe jest trzęsienie ziemi. Wulkany i co tylko chcecie. Absolutnie. Niespodziewane wiadomości, szok. No, ale jak mówię, nie można się do tego przygotować. Trzeba być zawsze przygotowanym na wszystko w tej chwili. Bo może się dziać i to może dziać się szybko. Bem, bem, bem. Jest to za chwilę już co innego. I ci, którzy lubią zmiany i ci, którzy nie są zasiedziali w tym gaidołku, tylko, ok, czas się ruszyć, czas coś zmienić, czas działać, tym będzie najlepiej. Tym, którzy są uparci, nie lubią zmian, może być najtrudniej. Uran, nawet jak się zacznie cofać, 28 w Nowym Jorku, 29 w Polsce, sierpnia, będzie w 23 stopniach i 5 minutach. Oj, 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 potem ta super pełnia księżyca. Ten once in a blue moon w rybach. Życie może się zmieniać i to szybko, nieprzewidywalnie i na wielką skalę. Dla jednych bardziej, dla drugich mniej, ale to jest jak ten motyl: Beam. Czy jeszcze chciałabym Wam coś powiedzieć? Dbajmy o siebie. Bądźmy sobą. Nie kłóćmy się w rodzinie czy z przyjaciółmi o nonsens, o to zaprogramowanie, zahipnotyzowanie, bo to jest bez sensu. My naprawdę nie w tą stronę idziemy. Millennials już rozumieją, czyli ta generacja przed, ta starsza niż Z. A już Z, ta generacja Z to świetnie rozumie, że to ta droga dziadków, rodziców to już jest przeminęło z wiatrem. Nie ma sensu. Tutaj czekają w Stanach na coś nowego. Na tą, co w Polsce macie, trzecia droga, chociaż nie wiem na ile jest trzecia. Może wypadałoby zaprosić Szymona Hołownię i mnie z nim porozmawiać. Mówię poważnie. Na ile to jest faktycznie trzecia droga? Ponieważ tu w Stanach czekamy na coś takiego, bo już ta lewica prawica, czyli ci demokraci, republikanie, to już naprawdę przeminęło z wiatr. To już nie ma sensu, najmniejszego. A sam obraz, jak to mówią młodzi ludzie, głosowaliby na demokrację, ale gdyby Biden. Nie miał być prezydentem, a inni głosowalibyśmy na Republikanów, gdyby to nie Trump. Więc widzicie, albo są ludzie zakochani w Trumpie, albo go nie cierpią. Podobnie jest, tak jak w Polsce macie, czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy Donalda Tuska. Głosowaliby, ale tego nie widzę, a to tamtego nie widzę. Dla... I ja myślę, że głównym powodem tutaj jest fakt, że nikt nie chce być w przeszłości. Kiedyś to nie robiło większego wrażenia, no bo tak zawsze było. Lewa, prawa, demokraci, republikanie i tak w kółko i w kółko. Ci, którzy się przebudzili, rozumieją, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i żadnych tych powtórek nie chcą. Chcą czegoś nowego, chcą czegoś innego, idziemy do przodu, progres, a nie siedzimy w tyle. I w kółko będziemy powtarzać, jak to koło fortuny, ta karma, dookoła i dookoła. A jak mówię o karmie, to znowu Lachajna do mnie wraca. Ci, którzy, nie daj Panie Boże, przyczynili się do tego pożaru. Nie mówię, że byli tacy, tylko gdyby tak było, wyobrażacie sobie, o jakiej karmie my mówimy, o jakim długu? Z drugiej strony, mam nadzieję, że ten dystrykt finansowy już nie taki był chciwy. Na więcej więcej, mało z siebie dawać, a tylko zarabiać, brać, dorabiać się i, i tylko o sobie myśleć. Bo może niektórych też sprawy karmiczne dotknęły. Lekcje i długie karmiczne. To zawsze polecam, żeby mieć zrobione. Twoje najważniejsze wyzwania w życiu, jak je pokonać. Przeszłe życie wędrówka duszy. Co twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała z kartami duszy. I od czasu do czasu same karty duszy. Czy czytanie? Karma. Saturn mamy, wrywa. A jak się cofa, to jest jeszcze silniejszy. Tyle planet cofających się. Dużo się będzie działo. I to z powodu karmy. No, i może na dzisiaj to będzie koniec. <laughs> Chciałam coś powiedzieć, bo czułam, że potrzebuję. I ciekawa jestem zawsze. Waszych opinii, Waszych przeczuć, Waszych zdań, opinii, co wymyślicie na ten temat. Bo też widzicie, jeśli macie dzieci właśnie w wieku dęzy, tych takich młodych ludzi, to na pewno zauważacie, że oni inaczej myślą, inno mają opinię. I dlatego rodzice dzieci mają więcej problemów. Bo zamiast rodzice słuchać tych dzieci, co one myślą, to od razu jest atak. a co? Tak pradziad mówił, tak. Dziad, ojciec, a ty teraz chcesz coś zmieniać? Co ty myślisz, że jesteś mądrzejsza, mądrzejszy? No więc. No. Kochani buziaczki, uściski, wszystkiego najlepszego. Cudownego tygodnia. Przygotujmy się na wszystko, rozwijajmy się. Odpoczywajmy, relaksujmy. Ciągle mamy lato, piękną pogodę. Pa.